Cześć, jestem Michał Nowak, Prostoklocki, a dzisiaj mamy drugą część otwierania tego sześciopaka, zarazem jest to ostatnia część. Jeżeli nie wiecie, jakie figurki trafiłem w poprzednich trzech saszetkach, to odsyłam was do poprzedniego materiału właśnie, a teraz wyciągam pozostałe trzy saszetki z tego pudełeczka. Pudełeczko zamykam i wyciągam poza kadr. Chyba zamykam, chyba się tam udało je domknąć. No i mamy trzy figurki. Zaczniemy sobie może na przykład od tej, a te dwie weźmiemy na bok i bez zbędnego przeciągania po prostu przecinam saszetkę i patrzymy do środka. No i mamy tutaj robota, także również naprawdę bardzo dobrą figurkę. Co prawda nie jest to mój faworyt, ale już widzę, że jest ona bardzo ładna. Jak tutaj widzicie, figurka ta jako element dopasowy dostała nożyczki, więc jest to naprawdę bardzo fajny, przydatny element. A sama figurka prezentuje w następujący sposób. Jest ona wyposażona w nożyczki właśnie oraz jakieś tam pewnie schematy, tego typu rzeczy. Posiada ona bardzo ładne nadruki na tym swoim właśnie kostiumie robocika. Z przodu tutaj mamy również na ramionach takie włączniki. Od tyłu tak ona się prezentuje, niestety z tyłu na tym dużym elemencie nie ma nadruków, ale jestem w stanie to wybaczyć, bo pozostałe nadruki to rekompensują. Tak prezentuje się jedna twarzyczka, jest ona uśmiechnięta, a druga to ewidentnie wyraz twarzy przy jakiejś pomyłce, kiedy na przykład składała jakiegoś innego robota. Figurka ta bardzo mi się podoba, chociaż w porównaniu do innych nie wypada ona moim zdaniem aż tak dobrze, ale nie jest ona na pewno zła. No i pora otworzyć drugą w tym filmie, a czwartą z tego sześciopaka saszetkę. Właściwie to piątą, nie czwartą. Już się nawet sam w tym gubię, bo nagrywam te filmy pod rząd. Tak, aby po prostu nagrać sobie wszystko na zapas. No i mamy tutaj figurkę Renifera z jakimś prezentem, którą ja sobie składam i widzimy się, gdy już skończę. Tak prezentuje się zbudowana figurka. No i powiem tutaj pewnie to, co przy poprzednich, a mianowicie wygląda ona bardzo dobrze, bardzo mi się ona podoba. Posiada fajny dzwonek na tym swoim puchatym, reniferkowatym torsiku, kopytka, fajny pasujący wyraz twarzy, fajne nakrycie głowy. Jeszcze jest alternatywny wyraz twarzy, który prezentuje się w ten sposób. Od tyłu mamy nadrukowany również ogonek, co dodaje charakteru właśnie renifera. Jako akcesorium posiada ona piernika oraz prezencik. Taki zwykły, nieduży prezencik, w którym w środku znajduje się drugi piernik, a elementem zapasowym tej figurki jest poroże. No i pora otworzyć już ostatnią saszetkę. Jeszcze tak dla przypomnienia pokażę wam listę i powiem wam, że chyba chciałbym najbardziej jeszcze w tej jednej saszetce trafić albo indyka, albo smoka. To są chyba takie top dwie figurki, których jeszcze nie trafiłem. No ale czas przekonać się, co dokładnie się tam znajduje. Może moje nadzieje się spełnią. I dokładnie tak, spełniły się. Mamy tutaj figurkę smoka. Podobny smok, tylko że czerwony był w serii 18. A tutaj mamy po prostu zieloną wersję, która myślę, że równie dobrze będzie się prezentować, jak poprzednik z serii 18. Elementem zapasowym tej figurki jest róg, a sama w sobie figureczka wygląda w następujący sposób. Jest to pani w przebraniu smoka. Swoją drogą mam wrażenie, że w tej serii akurat jest dominacja figurek żeńskich. Oczywiście nie uważam, aby to był minus, po prostu jest takie luźne spostrzeżenie. Posiada ona fajne nadrukowane pazury, fajny taki brzuch smoka. Bardzo, ale to bardzo dobrze się to prezentuje. Z tyłu na torsiku brak nadruków, ale jest to zrozumiałe, bo zasłania to zarówno ogon, jak i skrzydła, które wyglądają w następujący sposób. Są to fajne odstające elementy. Nakrycie głowy smoka również wygląda bardzo dobrze. Tak ono się prezentuje. No i wyraz twarzy jest taki gniewny, jak to na smoka przystało. No i drugi nieco bardziej zadowolony, jakbyśmy chcieli jakąś może inną scenkę odegrać tą figurką. Figurka bardzo mi się podoba i jest to nadal zdecydowanie mój faworyt z tych figurek, które w tym filmie trafiłem. Reasumując, uważam te figurki, zarówno te, które trafiłem w tym filmie, jak i te, które trafiłem w poprzednim filmie, są naprawdę bardzo dobre i na pewno będę chciał zebrać sobie całą taką serię. Jeszcze może powiem parę słów o tych sześciopakach. Generalnie ta idea bardzo mi się podoba, bo kupując jeden sześciopak mamy sześć różnych figurek, a kupując dwa i mając odpowiednie dużo szczęścia mamy kompletną serię.
i na pewno nie ostatni raz taki sześciopak sobie zakupiłem. Tak, dajcie znać, co wy o nich myślicie w komentarzu. Ja dziękuję wam za oglądanie tego materiału, zachęcam do zostawienia łapki w górę i suba tam na dole. No i cześć!